Siemanko, witam Was w kolejnym nietypowym odcineczku, dzisiaj nie na wesoło. No, mało jest odcinków ostatnio na tym kanale, ale to, że jest mało odcinków, nie świadczy o tym, że nic nie robię. Mianowicie, no, już od dłuższego czasu odpisuję Wam, staram się Wam pomóc. Bardzo dużo mnie zasypujecie tymi wiadomościami prywatnymi. A propos, zepsuł mi się motor, co tam mam zrobić, stuka mi, nie stuka, nie chce mi odpalić, dławi się, czy coś w tym stylu. Jest tego multum, macie bardzo dużo problemów, no widzę, że nie macie do kogo za bardzo pisać, piszecie do mnie. Nie mam nic przeciwko, w miarę możliwości staram się odpisywać, jak najczęściej się da, jak najczęściej dam radę. W wolnym czasie w pracy, no pracuję no, od rana do wieczora, no, i w wolnym czasie też staram się odpisywać na wiadomości. No i niektórzy mogą być urażeni tym, że na przykład nie potrafię odpisać na przykład 2 dni, 3. No i czasami w tłumie no, niektóre wiadomości giną, no i nie nadążam odpisywać na bieżąco. Czasami udaje się, czasami się nie udaje. To zależy, bo to różnie bywa, czasami jest mniej wiadomości. Znaczy, czasami jest mniej osób do mnie pisze, czasami, kurde, naprawdę jest tyle, że nie idzie do przerobienia. Tak samo grupą na Facebooku trzeba się zajmować. I też narzekacie, że posty nie są aktualnie zatwierdzane. Też staram się to ogarniać na bieżąco, ale czasami jest tych postów tak dużo, że no, no, w pracy no, pracuję, no, w czasie przerwy coś tam siądę i coś tam poakceptuję te posty. I po pracy tak samo coś tam poakceptuję, więc na grupę na Facebooku mam nadzieję, że nie jesteście na mnie zbytnio ścięci. Może zatrudnię jakichś moderatorów dodatkowych, no ale no, pasowałby jakieś zaufane osoby. Jakby to zacząć? Mianowicie oczekujecie ode mnie pomocy, więc ja też od was coś oczekuję. I teraz nie chcę się nikomu żalić. To, że ogólnie piszecie do mnie, też nie ma z tym problemu. Jak wam mówiłem, staram odpisywać się w wolnym czasie. I chciałbym, żebyście szanowali też to, że jestem, pracuję, po pracy też pracuję, staram się na YouTube jeszcze dla was coś kręcić. Więc nie oczekujcie ode mnie, że siedzę przed komputerem, przed telefonem i jestem do waszych usług, tak jakby wam to powiedzieć. To mnie najbardziej dobija, że bardzo dużo osób, nie mówię, że wszyscy, tylko bardzo dużo osób po prostu myśli, że ja siedzę przed komputerem i po prostu jestem tylko po to, żeby jej no, pomóc, tak by można powiedzieć. Że mam pomóc, nie że czy mogę pomóc, tylko mam jej pomóc jak najszybciej odpisywać na wiadomości, no i tego typu sprawy. I teraz też się nie żalę, bo to też mnie za bardzo nie rusza. Tylko przez takie potem wiadomości, takie kurde spamy, niestety pomijam osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, no i tu jest ten problem. Tak samo chcę wam poprzez ten filmik wytłumaczyć, dlaczego czasami no, są niektóre wiadomości pominięte. Po prostu w takiej masie czasami niektóre no, miną. No, ominę niechcący, o, tak można powiedzieć, niektóre wiadomości od was. No. Co więcej, no tyle. No. Chciałbym, żebyście podawali, jeśli robicie przy danym motorku, żebyście podawali mi jak najwięcej informacji. Tak samo jak piszecie do mnie, nie macie co się za bardzo wstydzić albo coś, na przykład halo, a potem miliony pytajników, tylko od razu piszcie z grubej rury co i jak, na przykład macie problem z motorem, bla 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 bla, to i to i to, najlepiej dołączyć, jak macie jakieś zdjęcia, dołączcie zdjęcia, jak najwięcej informacji. Im więcej informacji, tym większa szansa jest, że będę w stanie wam pomóc. Lecz nie zapominajcie o jednym, że czasami między mną a tobą dzieli nas bardzo, ale to naprawdę bardzo duża odległość, jak i niektóre problemy możecie dla mnie źle przedstawić, mogę to źle zrozumieć i
przez to tak samo mogę was źle pokierować. Nie jestem nieomylny, ja też się mogę mylić. Nie mogę wam gwarantować, że wam w każdym problemie pomogę. Próbujcie na własną rękę znaleźć informacje, co to się może dziać. Pewnie połowy zapomniałem powiedzieć, bo to oczywiście odcinek kolejny na szybkości. No tutaj jeszcze wam mogę pokazać, bo kombinuję, znowu januszuję troszeczkę w wolnym czasie. O, takie coś na przykład januszuję. Widzicie, rozwalony wałek. To pójdzie na tokarkę. Tylko właśnie boję się, bo ja mam chińskie gwintowniki. Nie wiem, czy uda mi się w tej stali nagwintować. Zrobić te gwinty. Ale odbudujemy sztycę. Wykorzystam tą obudowę rozwaloną. O-ringi wysokiej jakości. Powiem wam, że żaden Chińczyk nie będzie miał takich. To są najwyższej jakości chyba o-ringi. Je zastosuję zamiast tych chińskich. Powiem wam, że będzie się działo. Jeśli mi się uda. Oczywiście muszę chwilę na tym siadnąć. No i zregeneruję nieregenerowalny amortyzator. Mam przynajmniej taką nadzieję. To też się dorobi nowe. Wszystko zrobię nowe. Kurde, mam tokarkę, trochę złomu i może się podotacza. Oczywiście ja będę miał czas, bo to też jest chwila. Nie zrobię tego z dnia na dzień. Tak samo zawieszenie. Już tu jedno rozebrałem lagę. Druga laga czeka dla was na odcinek. To też będzie za niedługo na odcinku. Tylko po prostu muszę mieć chwilkę czasu. A niektóre osoby mi go zabierają. Oczywiście mówię o tych osobach, kurde, które strasznie mnie męczą, że wymagają na mnie pomoc. To mnie najbardziej właśnie dziwi, boli, że kurwa robią taki spam, te pytajniki, nie pytajniki, kurde, kiedy kur... Na przykład odpiszesz, że ten, że nie... nie, szkoda nawet gadać, bo to kurde, musiałbym wam wiadomości pokazywać, co to ludzie, niektórzy mądrzy wypisują. Odcinek, kończąc go tak na szybkości, najprawdopodobniej chyba skończę tego pitganga wcześniej, bo przy nim będę miał najmniej roboty. Więc zrobimy tego pitganga. Chyba wam nagram, wreszcie wam nagram ten odcinek ze świateł. Zrobimy tu instalację do świateł. I wam właśnie ten nagram ten odcinek, bo tak mnie męczycie długo o ten odcinek. Tak niechętnie chcę go nagrać. Nie, że to jakaś tajemnica, tylko po prostu tak kurde. Nie mam narzędzi do lutowania odpowiednich. Końcóweczek, nie końcóweczek. Ja miał te wszystkie końcówki. Mam tutaj, zaraz wam pokażę. O, mam te takie chińskie końcówki do zarabiania, tylko one nie mają ząbków i na przykład jak chciałbym w kostkę albo coś, instalacji na przykład, no to nie zrobię na tych złączkach, konektorkach. O. No, musiałbym kupić tych konektorków takich, żeby w te kostki instalacji pasowały. Wtedy to wszystko mi się o wiele, no, po prostu, no chciałbym wtedy to robić, nie? A tak to takie januszowanie, takie sztukowanie, to dla mnie to tak jest taka robota męczarnia. Jak mam robić tak dla zabawy, to zawsze, nie? Tylko tu bym już chciał przy tym pitgangu zrobić tak, jak ma być. I dlatego chyba mi się właśnie nie chce, bo nie mam konektorków. A one są drogie. Te takie typowe konektorki do kostek, no to one są skurczysyny drogie, jak nie wiem co. No, no i dlatego właśnie mi się tak za bardzo... Tak nie chcę przy tej instalacji tu być. A tak to bym sobie wziął. Tu mam takie fajne kleszcze. O. Tu mam kleszcze do obcinania przewodów. Cyk robię. Ściągam izolację. Zarąbista sprawa. Każdemu polecam. Takie kleszczyki. Zarąbista sprawa do instalacji. I mam tu jeszcze... Chińskie, bo chińskie do zarabiania, ale da się zarobić przewodziki, fajne, po prostu zagniatać te konektorki, nie?
Musiałem troszeczkę poprawić fabrykę, jak zwykle, bo na początku to gównianie robiło, ale tutaj tak troszeczkę porzeźbił, zmodyfikował i zagniata fajnie teraz. Ale to jak to pan MRF musi zawsze fabrykę poprawić. Tyle. Mam nadzieję, że się rozumiemy, więc jak chcecie, piszecie do mnie. Niektórzy do mnie piszą na Instagrama, chociaż na Instagrama rzadko co wchodzę. Bardziej na Facebooku, jakbyście pisali, na Messengera. Kto będzie chciał, to mnie znajdzie na pewno poprzez grupę na Facebooku, bo jestem tam administratorem. Tak mnie najłatwiej chyba namierzyć i na Facebooku najczęściej siedzę. Na Instagramie już tak trochę mniej. Więc od razu wypisujcie co i jak. Nie spamujcie, po prostu też nie oczekujcie, że odpiszę z minuty na minutę. Odpisuję zawsze jak mam chwilę czasu. Więc tyle. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. A ja się z wami żegnam. Kurde, mam nadzieję, że będzie kolejny odcinek jak najszybciej. Bo mogę wam zrobić spoilera. Kurde, powiem wam, jak teraz zrobię Loncina Turbo, taką małą modyfikację, która się wam bardzo spodoba. Będzie słychać, że jest doładowanie. Więc kto nie subskrybuje, zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo ten filmik z Loncinem może się wam spodobać. Tylko muszę, kurde, znowu tylny wahacz naprawić, przełożyć i koło, bo na tej trajce to tak za bardzo w lecie, w zimie super sprawa, ale w lecie niebezpiecznie troszeczkę się jeździ. Więc ja się z wami żegnam, do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!